Cześć, witajcie serdecznie. Ja jestem Klaudia i tak jak już możecie zauważyć, wróciłam z urlopu i jestem już w Dubaju. Krótko podsumowując, urlop był idealny. Generalnie serdecznie chciałam podziękować wszystkim, którzy znaleźli czas, żeby się ze mną spotkać. No i też chciałam właśnie bardzo przeprosić niektórych. No niestety właśnie, gdzie zabrakło mi czasu na spotkanie, natomiast na pewno to nadrobimy. Co nieco z mojego pobytu mogliście zobaczyć już na moich wcześniejszych vlogach, a tymczasem, jako że po moim powrocie już kilka lotów odbyłam, chciałam przedstawić Wam jeden z moich takich fajniejszych właśnie pobytów, na którym po prostu miałam ochotę odrobinę zaszaleć, jako że chyba nadal podtrzymywała mnie ta pozytywna energia po moim urlopie, no i po prostu nie chciałam, żeby ona wygasła i trwała jak najdłużej. Chciałam również bardzo serdecznie pozdrowić dziewczynę, którą spotkałam właśnie jadąc do Warszawy na lotnisko. Bardzo mi miło, że oglądasz moje filmiki i też również bardzo dziękuję Tobie za zaproszenie, aby wstąpić do kawiarni. Natomiast było mi mega przykro i chciałam również Ciebie tutaj przeprosić, ponieważ były jakieś problemy na odprawie i mimo, że byłam grubo przed czasem, to dosłownie na samolot po prostu już mnie wołali przez megafony, że mam się jak najszybciej dostać do mojej bramki, gdzie ja jeszcze w ogóle byłam na odprawie. Po prostu w ten dzień akurat było jakieś zamieszanie. Była po prostu kolejka, no ludzie sami się łapali za głowę, w ogóle cały czas inni ludzie się przepychali się mnie i krzyczą, że oni muszą na lot, oni muszą na lot, oni muszą pierwsi i pokazują mi, oni mają ten sam lot co ja. No i taki miszmasz się zrobił na tym lotnisku, że ja po prostu ledwo się wyrobiłam w ogóle na swój lot, więc po prostu na spędzenie czasu na lotnisku no nie miałam w ogóle. A już tymczasem bez zbędnego gadania zapraszam Was do obejrzenia mojego vloga. To wcale nie był mój pomysł, żeby po 7-godzinnym nocnym locie przyjść sobie pojeździć na łyżwach. A łyżew mi się właśnie zachciało, ponieważ może kojarzycie z mojego wcześniejszego vloga, jak Wam pokazywałam przy tym widoku, gdzie chodziłam właśnie kiedyś na łyżwy. No i tak właśnie zachciało mi się teraz pośmigać. A na łyżwach nie jestem ani w Gdańsku, ani w Dubaju, a jestem w Londynie. Tak mi się udało zamienić z jedną dziewczyną, bo miałam być w tym czasie w Indiach. No więc jak wcześniej się cieszyłam strasznie z tej wymiany na lot w tej we w te i za to dostałam Budapeszt, tak teraz te Indie za Londyn to po prostu jest dla mnie zbawienie. Słuchajcie, krótka przerwa, musiałam pójść po moją kurtkę. Słuchajcie, ja już nie jestem przyzwyczajona do takiego zimna. Przyjechałam tutaj, kurczę, co w Dubaju miałam ponad 30 stopni, tu jest tak zimno, ale na szczęście zabrałam ze sobą kurteczkę, jestem przygotowana. Korzystając z tej cudownej okazji, że nie pada, a na deszcze się właśnie dzisiaj zapowiadało, postanowiliśmy, że przejdziemy się spacerkiem na śniadanie. Nie żebym ja śniadania już nie miała i to potwornego w samolocie, bo w samolocie no nie da się nie zjeść. I generalnie też właśnie przez jedzenie samolotowe, ale to tylko w pierwszej klasie, na śniadanie smakowałam takiego pysznego tosta francuskiego.
Ja nigdy za tostami francuskimi nie przepadałam, ale ten naprawdę tak mi smakował, że teraz właśnie powiedziałam, mimo że już jadłam, no to nie zaszkodzi mi zjeść jeszcze jednego i to w doborowym towarzystwie. A wiadomo, też taki z restauracji świeży jest na pewno jeszcze lepszy niż ten z samolotu. Spacerkiem już do restauracji na nasze śniadanko i czekamy na nasze zamówienie, ale w ogóle tak nam pogoda dzisiaj dopisała, ponieważ całą drogę jak szliśmy to było no okej, a teraz jak już zasiedliśmy w restauracji to normalnie lunęło. Słuchajcie, teraz jestem w Lidlu w Londynie. Robię zakupy do mojego tajnego projektu. Słuchajcie, ostatnio wpadłam w takiego dołka, dlatego też mnie chwilę nie było, ale teraz się przenosimy do Las Vegas na poprawę humoru. Tak się narodził pewien pomysł, dlatego właśnie te składniki kupowałam i na pewno, jeżeli to wypali, to się z Wami tym pomysłem podzielę. Bo mówię Wam, taki dołek miałam, myślałam, jak się z tego wykopać i w końcu coś wykombinowałam. A teraz już nie ma czasu na dołki, teraz już tylko przyszedł czas na same przyjemności i zabawy. Gierki w tym Las Vegas były takie na budżecie, ale jakbym miała dużo pieniędzy, to na pewno bym się z miłą chęcią wybrała do Las Vegas na kasyno.